chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne wszystkim moim rodakom, którzy mieszkają tutaj w ojczyźnie i poza jej granicami. Święta wielkanocne wskazują na najważniejszą też chwilę, nie tylko w życiu chrześcijaństwa, ale także w życiu całej ludzkości. To jest ten moment, w którym, jak wierzymy, Chrystus podniósł to nasze ciało ziemskie, śmiertelne i przemijające do innej możliwości, do swojego ciała uduchowionego, psychicznego, tego, o którym święty Paweł mówi, że jest ciałem kosmicznym, do innego sposobu istnienia. To wszystko daje zupełnie inną nadzieję człowiekowi, nie tylko w pokonywaniu doczesnych trudności dnia codziennego, ale także w odzyskaniu tego głębokiego połączenia z wiecznością, które właściwie podnosi człowieka do jego pierwotnego stanu, do tego stanu, w którym został stworzony i do którego została predestynowana właśnie ludzka natura. Więc życzę wszystkim wiele radości z tego faktu, wiele też Bożego błogosławieństwa i odnowienia tych więzów przyjaźni, życzliwości i związków z innymi ludźmi, w szczególności najpierw z rodziną, potem ze swoimi bliskimi, żeby to wszystko, co zostało zerwane albo co zostało podzielone, z powrotem mogło zostać zjednoczone w Chrystusie Zmartwychwstałym. Błogosławiony świąt Zmartwychwstania Pańskiego.